Damian, Kaszuby, Gdynia, dobrze ci się kojarzą. Od dzisiaj chyba jeszcze lepiej 3 punkty jadą do Łęcznej. No cały czas nabijam te pozytywne wspomnienia, bo i Puchar Polski przeszliśmy dzisiaj, 3 punkty bardzo ważne. Z dobrym zespołem na wyjeździe. To nas cieszy, bo na wyjazdach wiadomo, że słabo punktujemy, więc... No idzie to do przodu, abyśmy tego nie zepsuli i trzymali tą koncentrację, bo punkty potrzebne są. Jak ci się współpracuje z Miłoszem na skrzydle? Wasze piłki gdzieś długie za obrońców, to jest przemyślana taktyka, czy tak naprawdę improwizujecie? Nie, no ćwiczymy to na treningach, ta współpraca wygląda coraz lepiej. Musimy się też jeszcze dotrzeć, bo mnie osobiście brakuje, żeby czasami Miłosz podał mi tą piłkę na obieg i będzie bardziej nieprzewidywalny, no ale robi nam robotę, więc staram się skupiać, no ma swoje atuty na pewno do przodu, ma dobry dribbling, więc ja bardziej gdzieś tam muszę zabezpieczać, żeby on mógł hasać z przodu, ale tak jak mówię, każdy mecz działa na naszą korzyść. Fajnie, że chce pracować, chce coś tutaj zrobić dobrego, więc wprowadził się dobrze do drużyny, a przede wszystkim daje konkrety, a to jest najważniejsze i tak jak mówię, jak taki zawodnik będzie, to mogę za niego gonić. Ty jesteś z gór, spod Limanowej, słyszałem, że tam jest stolica polskiej Śliwowicy. Ale tu nad morzem widzę, masz szacunek, bo się skandowali kibice twoje imię, nazwisko. Chyba dobrze tutaj cię zapamiętali w Gdyni, co? No myślę, że najfajniejszy okres w mojej karierze całej. 4 lata spędzone w Gdyni. I syn mi się tutaj rodził i sportowo, i życiowo. Puchar Polski, 2 super puchary, jeszcze finał. Wiele pięknych wspomnień, ale też wiele przyjaźni, które zostały do dziś. I tak jak mówisz, nawet kibice gdzieś tam pamiętają, biją brawo. Szkoda, że nie miałem okazji po meczu się z nimi jeszcze tam gdzieś porozmawiać. Natomiast no, miło, no tak nie mówię, nie ukrywam, bo wczoraj przyjeżdżaliśmy koło stadionu i zakręciła się łezka, że gdzieś fajne chwile, ale Gdynia zawsze będę odwiedzał. Światła gaszą, także będziemy powoli kończyć. Ostatnie pytanie, no na Lubelszczyźnie już trochę jesteś, już w miesiącach, nie w tygodniach to trzeba liczyć. Jak ci się podoba, krótko mówiąc? Bardzo fajnie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo cała Lubelszczyzna bardzo piękna, Łęczna i okolice to są świetne bazy na wypady z rodziną. Ja mam synka, mam żonę, gdzie lubimy takie trasy zwiedzać. No i sam Lublin, mieszkam w Lublinie, też super miasto, naprawdę do życia. No same pozytywne chwile, teraz tak mówię, konkret, skupić się na celu. Puchar Polski, utrzymanie w lidze, a w przyszłym roku mam nadzieję, że o coś więcej powiem.